Rada Powiatu Kieleckiego na ostatnim posiedzeniu w kadencji 2010-2014 podsumowała swoją działalność. Ostatnia sesja była okazją do podziękowania radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych oraz naczelnikom wydziałów starostwa, którzy otrzymali pamiątkowe statuetki. To była kadencja pracowita. W czasie 4 lat odbyło się 31 posiedzeń plenarnych. Odbyło się kilkaset posiedzeń naszych komisji problemowych. W czasie tej kadencji radni zgłosili ponad 200 interpelacji. Podjęliśmy blisko 400 uchwał. Jak więc z tego wynika, Rada pracowała intensywnie, gdyż niemal co drugi miesiąc zbieraliśmy się na sesjach. Ale co szczególnie warte podkreślenia, to zgodna współpraca radnych z jednej strony z zarządem, a z drugiej strony unikanie awantur, kłótni politycznych, tego co jest złe w życiu publicznym w Polsce. Nasza Rada mogła być dobrym przykładem zgodnej współpracy ludzi o różnych opiniach, różnych poglądach, tych, którzy mieli jeden zasadniczy cel, jak najlepiej spełniać oczekiwania mieszkańców naszego powiatu. Przewodniczący podziękował zarządowi powiatu za 4-letnią współpracę. Wiele ciepłych słów z jego strony padło także pod adresem pracowników starostwa oraz wszystkich jednostek prowadzonych przez powiat. Starosta kielecki Zdzisław Żałka odwzajemnił te komplementy, podkreślając, że na szczególne uznanie zasługuje dobra atmosfera panująca podczas posiedzeń rady. W imieniu własnym i w imieniu zarządu powiatu kieleckiego pragnąłbym podziękować Wysokiej Radzie za te 4 lata współpracy. Na pewno ta kadencja, można by rzec, była taka epokowa, bo to w trakcie tej kadencji dokonaliśmy zmiany naszej siedziby, zmiany naszego adresu, ale również w trakcie tej kadencji realizowanych było wiele bardzo znaczących dla powiatu inwestycji. Dzięki współpracy zarządu z Radą Powiatu udało się wiele z tych inwestycji zrealizować, niezwykle istotnych dla mieszkańców powiatu kieleckiego. Nawiążę do tego, o czym mówił na wstępie pan przewodniczący, do tej takiej dobrej atmosfery panującej na sesjach Rady Powiatu, ale także na komisjach. Jeżeli były jakieś spory, to były to spory rzeczowe, merytoryczne. W imieniu wójtów i burmistrzów powiatu kieleckiego słowa podziękowania za współpracę złożył Szczepan Skorupski, wójt gminy Zagnańsk. Podczas sesji medalami za długoletnią służbę zostali także odznaczeni przez wojewodę świętokrzyskiego Bożentynę Pałkę-Korubę pracownicy starostwa. Srebrny medal otrzymał Piotr Czarnecki, a brązowy Urszula Miernik. Podczas poniedziałkowej sesji radni przyjęli 8 uchwał dotyczących m.in. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej oraz Programu Współpracy Powiatu Kieleckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Radni zapoznali się także z informacją o przebiegu akcji zimowej 2013-2014 na drogach powiatowych oraz o przygotowaniach do zbliżającego się sezonu.